zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę specyficzną technikę malowania cieniami, tak aby oko było zdecydowanie bardziej powiększone, o bardziej hipnotyzującym spojrzeniu i wyciągnięte. Zostańcie ze mną. Makijaż w stylu Siren Eyes można wykonać w różnych technikach. Ja dzisiaj użyję techniki roztarcia cienia na powiece i zaczniemy sobie od najciemniejszego koloru w palecie, ten taki czekoladowy, chłodny ton. Będę aplikowała go zarówno na górną powiekę, jak też i na dolną w odpowiednich miejscach. Zacznę sobie od wewnętrznego kącika. Tworzy mi się tutaj taki mocny cień i będę starała się rozetrzeć go dosłownie samą końcówką pędzla. Rozcieram go w kierunku załamania powieki. Następnie ten sam kolor, również samą końcówką pędzla, rozcieram w zewnętrznym kąciku. I też na tej samej zasadzie do zgubienia koloru rozcieram i tworzę taką rozdymioną kreskę. Potem aplikuję wzdłuż linii rzęs ten sam odcień i łączę go z powstałą kreską. Bardzo ważną kwestią jest to, żeby tego cienia nie aplikować mniej więcej na środku naszej linii rzęs, dlatego że tam staramy się, żeby tutaj ten obszar był jak najbardziej tutaj czysty od ciemnych tonacji. Kolejnym etapem będzie połączenie kreski, którą tutaj stworzyliśmy, z załamaniem powieki. Ale również tutaj nie dojeżdżamy tym kolorem do tego elementu, czyli też staramy się, żeby ta przestrzeń była wolna od cienia brązowego. Pamiętajcie, żeby nie bać się wyciągać ten kolor w zewnętrznym kierunku. Zmieniam teraz pędzelek na bardziej precyzyjny i staram się jeszcze bardziej wyrysować sobie kontur tego cienia tylko po wewnętrznych krawędziach. Teraz jeszcze wewnętrzny kącik oka. Również tym samym kolorem i precyzyjnym pędzelkiem staram się zaznaczyć wewnętrzny kącik, ale tylko jego górną stronę, górną część. I też staram się, żeby to zrobić tak jakby od wewnątrz, żeby nie aplikować tego cienia bezpośrednio na górną część tego miejsca. Delikatnie wychodzę tutaj kolorem do wewnątrz. Dosłownie samym czubkiem pędzelka. I przechodzimy do aplikacji brązowego linera od Too Faced. Sugeruję się miejscami, gdzie aplikowałam wcześniej cień i staram się, żeby kreska linera była bardzo cienka, subtelna, blisko rzęs i mocno wyciągnięta, zarówno na zewnątrz, jak też i w wewnętrznym kąciku do zewnątrz. Uwielbiam te linery za to, że mają bardzo precyzyjną końcówkę stworzoną z włosków, co dla mnie jest po prostu rewelacyjne. Mogę stworzyć nim bardzo, bardzo cienką, precyzyjną kreskę. I voilà, gotowe! Tak jak widzicie, dokończyłam już drugie oko. Za chwilkę jeszcze dokończę tutaj wewnętrzny kącik, aby domknąć ten efekt takiego wyciągniętego spojrzenia, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak stworzyć liner za pomocą cienia do powiek, to zapraszam Was na tip z Julką. Jeśli stworzenie kreski linerem nadal stanowi dla Was wyzwanie, to świetną alternatywą jest stworzenie takiej kreski przy pomocy cienia. Wybierzcie dowolny cień z palety, ja postawię na ten najciemniejszy, żeby pasowywał się do mojego makijażu. Wybrałam do tego ścięty pędzelek, który ułatwi mi zdecydowanie aplikację tego cienia. Tłaczam go w pędzelek i takim ruchem stemplującym przykładam do linii rzęs. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób możemy stworzyć końcówkę, czyli tak zwaną jaskółkę.
Wystarczy obrócić pędzelek, tworząc idealne przedłużenie linii rzęs i tak naprawdę zrobić taki stempelek. Zobaczcie, to nam już w 100% ułatwia stworzenie tej kreski. Teraz tylko dopracowujemy połączenie tych dwóch elementów i kreskę na oku mamy gotową. A jeśli chcecie wzmocnić ten efekt i stworzyć swój spersonalizowany liner, to pamiętajcie, że wystarczy użyć mgiełki. Zwilżamy w ten sposób pędzelek i aplikujemy przy jego pomocy cień. W ten sposób kreska, którą wykonacie, będzie jeszcze bardziej trwała, a jej intensywność koloru będzie większa. Ok, testuję po raz pierwszy maskarę od Make Up For Ever, która ma dwie różne szczotki. Jedna będzie taka większa, która będzie wyciągać rzęsy ku górze, a drugą zaraz zobaczycie. No, muszę przyznać, że bardzo ładnie sobie poradziła z moimi rzęsami, a one nie są wcale łatwe. W tym makijażu bardzo istotne jest też to, w którym kierunku tuszujemy rzęsy. Ja na początek zawsze tuszuję je w każdą stronę, a później staram się je ułożyć na zewnątrz. Zobaczmy sobie teraz drugą szczotkę. Ojej, jest bardzo cieniutka. Ale ma za zadanie wtłoczyć nam tusz dosłownie u nasady, tak żeby zagęścić maksymalnie naszą linię rzęs. I myślę, że też super się sprawdzi do rzęs dolnych, bo będzie taka bardziej precyzyjna. Wow! Zobaczmy te dolne. Faktycznie bardzo łatwo się aplikuje. Jest efektnie. Jest naprawdę niezła różnica. Dobra, to teraz przejdziemy sobie jeszcze tylko do przyklejenia rzęs. Tak według trendu prezentuje się tajemnicze i mistyczne spojrzenie Siren Eyes. Piszcie w komentarzach, czy ten trend również skradł Wasze serca.